Łukasz Kolenda już na ławce rezerwowych. W jego miejsce Hasani Gravett. Widział za 3 punkty. Niesamowite postępy. Zrobił w takiej grze jako zawodnik na pozycji 2-3. Wychodzenie do rzutu. Pewność siebie. Mazurczak Udeze znowu chce grać tyłem do kosza. Tym razem z dużo większym Parachowskim. Jest także Michał Nowakowski na boisku. On gra przeciwko Niziołowi. Ależ z góry tutaj poszedł Udeze. I chcą trzeciego faulu Nizioła. Wszyscy na ławce Szczecina. Tak, rewelacyjne podanie Nowakowskiego. Przyspiesza grę. Rzut. Bardzo szybki i nieskuteczny. Oborowski nie daje nic tutaj pozytywnego na razie w ataku. Oj, oj, oj! Za 3%, za 3 punkty. To są świetne osiągnięcia z tych 3 meczów ligowych. Długo buduje swoją akcję King Szczecin i Udeze z nadkosza. Znowu świetne podanie Mazurczaka i no, brak takiej dobrej, solidnej obrony. No i co pokaże nam Kadmerson, który mało widoczny z powodu tych fauli w pierwszej połowie. Mazurczak, ależ z wody, wow! Ależ wysłał tutaj na orbitę Jakuba Nizioła. Taki mini Jordan troszeczkę, tak? Pamiętamy zagrania najlepszego koszykarza wszechczasów. Nie, nie gramy już. 60 punktów Śląsk, 83 King Szczecin. No brawa dla mistrzów Polski, pokazują, że są naprawdę w świetnej formie. A w Śląsku dużo znaków zapytania.